Witam serdecznie chór Dzwon z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu. Witam serdecznie chór Mano d'Estra oraz serdecznie witam Grudziądzką Orkiestrę Dentą, która wystąpi na samym końcu. Moi drodzy, ale witam także ten szczególny chór, jakim są wszyscy uczestnicy dzisiejszego koncertu. Pierwszą pieśń zaśpiewaliśmy na początku, ale myślę, że jak już wystąpi orkiestra Dęta, to wtedy będziemy również swoimi głosami im towarzyszyli, tworząc jeden wielki chór. Moi drodzy, życzę wszystkim chórom, wszystkim przybyłym gościom, wszystkim naszym parafianom radości z przeżywania tego spotkania z Bogiem, który w Jezusie Chrystusie dla nas się narodził. Niech ten czas będzie okolicznością, kiedy podniesiemy naszego ducha w kierunku nieba i aby ten Jezus Chrystus nowonarodzony, goszcząc w naszych sercach, przemieniał te serca i dał nam wiele szczęścia i poczucia takiego ciepła, że jesteśmy tu wszyscy razem, że wszyscy razem możemy słuchać tych pięknych głosów i pięknych dźwięków. Jako pierwszy wystąpi chór Tibi Marie, działający przy parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu, którego dyrygentem jest pani Małgorzata Gołuńska-Michna. Mizerna Cicha i Bracia Patrzcie Je. A jako kolejni do występu przygotują się uczestnicy chóru męskiego Echo. Oh, yeah.
Să-și
Dumnezeu, Iisus, Sfântul, vină și
Thank you.
zapraszamy na poczęstunek do sali na dole. Teraz zapraszam na występ chóru Dzwon, działającego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, którego dyrygentem jest pan Artur Osiński. Ciszy, bracia patrzcie jeno oraz zaśnij dziecino. Jako następni przygotują się uczestnicy chóru kolegiata. Thank you.
Teraz zapraszam na występ chóru kolegiata działającego przy parafii świętego Mikołaja biskupa w Grudziądzu, którego dyrygentem jest pan Marek Matecki. Chór zaprezentuje następujące kolędy. Anioł pasterzom mówił wśród nocnej ciszy oraz zaśpiewam Jezuskowi. Do występu przygotuje się orkiestra Denta. Oh.
Dziękujemy chórowi kolegiata. Artystów zapraszamy na poczęstunek do sali na dole. A do występu przygotuje się orkiestra Dęta. Dziękuję Wiktorii Tokarskiej, która uwieczniała ten koncert. I zdjęcia z tego koncertu będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo obecnej tutaj redakcji Gazety Pomorskiej. Dziękuję serdecznie. Pewnie zdjęcia też będziemy mogli obejrzeć. Moi drodzy, dziękuję tutaj kamerzyście, który... Nie wiem, gdzie to będzie umieszczone, ale pewnie gdzieś będziemy mogli podać też taką informację.